Dzień dobry, tutaj Koza Syryjska i dziś zagramy w Days Gone. No to jest brak dostępnych zleceń, okej, czyli to wszystko. Jakie mamy tu aktywne wąty? Tak, mamy pamiętam. Jakby czegoś szukali mamy. Niza Leone, to chyba jest najbliżej ukończenia, tak swoją drogą. Jak leci? Hej, co tam słychać? Ty, a gdzie jest mój... Moja bryczka? Tu jest moja bryczka. Gdzie ma stary? No, przejdźmy do mapy, no co my tu mamy? A. Tu mamy kolejną misję, pamiętam, czyli chyba ta główna. Dodatkowe, no jest, gdzie jest Nero. No, no to co? Znowu mamy ten wątek fabuły. Pamiętam. No i do niego od razu też przyjdzie. Hej, chwila. Okej, przyjęli po mnie. Że ktoś nas tak poprowadził, tak? Kurwa, racja. Muszę dokończyć wypalanie gniazd. Ja się jarzę, że ten pomysł będzie prykać samotorkiem. Martwcie się, koledzy. Może później i wtedy was spajczę. Oczywiście trzeba też pamiętać, że dźwięk motocykla jednak przyciąga zombiaczki. Superowy pomysł. Zawsze strasznie. Jak ci się podoba? No dobra, no przy okazji przejechałem zobieczkę. No to też te bryki można przeszukać. No dobra, myślałam, że będzie gorzej, ale jednak nie. Aha, mamy opcjonalny cel. O, czyli mamy też na zadanie wypal gniazdka, tak. Czy jakieś koktajle mam?
O, cudownie. Kurwa, ej! What the fuck? Co mamy? Kurwa, to może jednak wycofać? Trzeba tak przyspieszyć. Ała. Znaczy później jeszcze wrócimy z powodu benzyny. Okej, okay, aktualizujemy już misję popularną. Chyba nie musi być jakoś łatwo, okej? Okay? Ty, no miałam. Ty kurde, no nie zauważyłam, że tutaj chodzą już typki. Znowu tam pojechałeś, tak? Chociaż ty, ja też nie wiem, czy... Słuchaj! Możesz ze mnie zejść? Ja tylko poluję na świrusy, buzer, rozumiesz? No fea! To jedyny powód, dla którego tam jeżdżę. Właśnie najgorsze są te wilczki, tak? O kurwa, nie mam amunicji, to jest świetnie. Kurwa. Z jednej strony masz śledzić śmigłowiec, a z drugiej... Jest tej anielki. Już tu groźne wielki. Spadł wam. To jest takie z jednej strony, kurde. Najlepsze jest to, żeby się skończyła amunicja. Wow, czekaj! Chyba zwalniają. Tak, zatrzymują się. Udało się. Najśmieszniejsze jest to, że ja nie mam amunicji. Co że ja się sobie... No i dobra, znowu zwolnili.
usypiacz nie działa. Pewnie, że działa. Inaczej ten pomysł skóry nie może być ciekawy. Szybciej, pani doktor, szybciej. Uspokój się. Uwaga! Ruszymy. A co to zjeżdżamy? Okej, mamy tu hordę. Jezu, tu cała horda. Proszę, coś tu zostawić. No tak. No nieźle, przy okazji. Tutaj nie mam nic. To jest najgorsze. No dobra, tu proszę poczekam, aż się zwiną. Kurde, no, trochę tych zombiaczków, no część już chyba poszła, a tu mamy już trzy, z czego jeden, no cztery, z czego jeden już trupem. Może se już poszli, okej. Okay. Czy musimy się najpierw pozbyć? Dobra, no czyli żebyśmy to podnieśli, musimy się pozbyć nieprzyjaciół. Idziesz kudy. No nie chcę iść, tak? No dobra, tu się mnie opłaca, bo tutaj drugi jeden. Ten się zbliża, więc lecimy. Chłopy nie podejrzewają nic, dosłownie, że kolegę gwizdło. No tak, najlepsze jest to, że zombiaki się jedzą wzajemnie. Kurwa! No. Thanks. Chyba musiał ten zombiak zauważyć. O kurwa. Tego nie było w planach, tak swoją drogą, ale przynajmniej się pozbyliśmy. Dobra, proszę, przekonamy się, co tam jest, zanim to weźmiemy. O, bandażyki, nice. Co tutaj jest? O, amunicja, bo mam jakiś niedobór.
No i mamy. Co ty kurwa, wracaj tu z tym! To małe gnojku, to moje! Właź do środka. W końcu. Dobra, mam cię. Mam cię! No co byście myśleli, że ja się tak... Dobra. Co oni to w ogóle robią? Wyglądało, jakby próbowali wiązać świrusy. Kurwa, nie wiem jak to opisać. Jedną z traszek wzięli w pętlę i chyba umieścili na niej urządzenie tropiące czy coś. Co? Wiązać? Co to znaczy? No wiesz, też wiązać, jakby tu przeszukamy. Ubrać próbki czy coś, jak ci goście z programów o dzikich zwierzętach. Nieźle popierdolone. Przegoniła ich grupa rojaków. Pieprzali po skokach, ale zostawili coś. Radio. Zaraz. Nie myślisz chyba, że Sara... Nie. Ja sam nie wiem. Ja tylko... on żyje, Boozer. On żyje. O'Brien. Jeden z tych z Niro. Spróbuję go namierzyć, jeśli to możliwe. Chcę tylko uzyskać odpowiedzi. No dobra. Słuchaj, niedługo znów będę mógł jeździć. Pomogę ci, Dick. Jeśli on żyje, znajdziemy Draga. A żebyś wiedział. Zajrzę do ciebie później, bez odbioru. Okej, O'Brien. Gdzie do cholery jesteś? No dobra, już się aktywuję. No znowu taka scenka. A chyba mamy retrospekcję znowu. Hej. Trochę się zgubiłem. Może mogłabyś mi pomóc? Przepraszam, zgubiłeś się? Tak, w zasadzie szukam Old Bell na Proud, ale nie widzę tutaj zbyt wielu znaków. Daj spokój, chyba sobie żartujesz. Nie. Co? O co chodzi? Co? A. No cudownie. No. Po prostu idealnie. To cudownie. W opór cudownie. To co z tymi wskazówkami? Co? Przykro mi, nie wiem gdzie jest Belnok, Belnak, Belni, Bel... Belnap? Belnap, no właśnie. Nie mam pojęcia gdzie to jest, naprawdę ci nie pomogę, przykro mi. Znaczy się nie? Nie. Okej, dobra. Wielkie dzięki. Hej! Może cię podwieźć? Tak, poproszę. Miło, że w końcu zaproponowałeś. Jestem Sara. A ja Deacon. O, przepraszam, ufejdałam cię. Nie wiem, co ja... To ustrojstwo... W sumie to żadna filozofia. Przerzuć nogę, tak. Okej. O, tutaj... O! Wow. Dobra. Gotowa. Hej! Hej! Trzymaj się. Bardzo ci dziękuję! Do usług. Aha, już nie ma zasięgu i nie działa sieć. Przecież siedzę, a niedaleko stąd jest bar szalonego Uliego i tam mają... Sieć! W sensie internet! Wiem. No tak, jasne. Także... To co taka fajna dziewczyna robi w takim miejscu? A wiesz, ciągle zadaję sobie to pytanie. Prowadzę badania. Znaczy, obserwuję. Dzięki. Nie miałem pojęcia, czym są badania. No tak. Badam rośliny. Badasz rośliny? No. No dobra.
Mamy już taką troszeczkę kastcenkę ruchomą. Hej, uważaj! Kurde, ma brakowało tak pod prąd. Dupki! O mój Boże! Nic ci nie jest? Nie, tylko... Jezu, ale było blisko. Hej, na pewno wszystko gra? Tak, nic mi nie jest, tylko... O Boże. Hej, hej. Mam zasięg w telefonie. Cześć. Wszystko gra, tylko... Ten samochód, co dostałam od ciebie, to jebany rzęch. Potrzebuję lawety. Jestem na... Nie wiem, jakiejś... Nie wiem, gdzie Droga 42. Droga 42? Tak, jakąś milę dalej. To widzimy się, jak przyjedziesz. Zabiorę cię z powrotem do auta. Możemy poczekać na lawetę. Sama nie wiem. No dobra. Jestem pewna, że kiedy ci chłopcy wrócą, to chętnie cię podwiozą, więc... Okej, niech będzie. Dobra, tylko... Daj mi chwilkę. Zaraz tu będą, dobra, więc... Dobra, chrzanić to, jedziemy. Tylko tym razem się ostrożnie, wydaje, dobrze? Się wydaje, w cutscenkach. A, dobra, to jest... Wcale się nie zgubiłeś, prawda? Zależy, kogo spytasz. Moja ex powiedziałaby, że pogubiłem się lata temu. Ale te okolice znasz całkiem nieźle. Czyli nie pochodzisz stąd? Nie, jestem z Seattle. Firma, dla której pracuję, po prostu otworzyła tutaj laboratorium. Dlatego przyjechałam na to pustkowie. Badać rośliny? Zgadza się. No tak, już ci mówiłam. No więc... No więc tak, moja firma pracuje dla klienta z branży bioinżynieryjnej i część z tych roślin, które badam, jest dosyć rzadka i tak się składa, że rosną właśnie w tej okolicy. To chyba najlepsza rzecz, jaką w życiu słyszałem. O kurde, a to co? Clint! Mamy towarzystwo! A, no to już... A! Kurde! O! Nie wiem, czy to... O co tu kama? A, widzę, dobra. Się zastanawiam, o co tu kama, no to... Co my tutaj mamy, chłopaki? Takiegoś twardziela, co? Tak! Tak, jeszcze raz! No i jak tam ty, Torowce? Teraz dawaj! Teraz nie jesteś taki twardy, co? A może to miało tak być, kurde? Nic nie łapiesz, co nie, motorowcu? Tak! Pożałuję tego! Damy mu wycisk, podoba ci się to? A może to? Kurwa! Nic to ja odpadam! Czekaj, czekaj! Teraz ktoś tu! Spierdalamy! Jazda! O Jezu... O mój Boże... A, to się dużo zmieniło. O nie, nie... O mój Boże... Hej. Strasznie mi przykro, sama nie wiem. Tylko zajrzałam do twojej torby, nie, no i porządku. Zobaczyłam to... O mój Boże, mogą kogoś zabić. A wiesz? O cholera... Ach, ale najpierw musisz w nich przynajmniej wycelować. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam, zobaczyłam... Tylko zobaczyłam to w twojej torbie, po prostu chciałam zostawić na policję, ale... Teraz nie było żadnych kresek, nie miałam zasięgu. Poczekam tu spokojnie, aż przyjdzie twój facet. Okej. Dziękuję. Serio, nigdy wcześniej tego nie robiłam. A dałbym się nabrać. Serio? Okej. Okay. Chyba tak to miało wyglądać tak naprawdę w tej kascence, albo mieliśmy wybór. Albo tak to po prostu miało tak wyglądać, że dostajemy w piernicz. Soczysty.
No i tutaj kończymy. Co to za fajna dziewczyna, ukończyliśmy oczywiście w 100%. Pamiętajmy, jesteśmy, no, cel poradzi sobie z przeszłością. No i dostaliśmy nowy punkt umiejętności. Walka i ucieczka. Użycie złomu do naprawy broni białej. Cool. To może być przydatna umiejętność. Więc... No dobra, co tam dalej? No i tutaj chyba to się przyda też. No i chyba chciałam tą walkę i ucieczkę. No i potem chyba jeszcze te, takie... Sokole oko. Ale sokole oko to sobie zdobędę następnym razem. W ogóle następnym razem będziemy coś... Zobaczymy co tam... Matorów. Czy następny będzie oczywiście ten pogoń za Lenoen, ale to będzie już chem daleko. Na dzisiaj to wystarczy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Obóz Hospry.